Nie mogliśmy przewidzieć, że nasza córka będzie pracować na Estonii. Zgodnie ze swoim wykształceniem, Karita miała szkolić estońską młodzież w obsłudze pasażerów. Muszę to sfilmować. Wyłącz, to nie jest śmieszne. Pewnego dnia oznajmiła nam, że poznała chłopaka, Petera. Podobnie jak ona, pracował na promie i zajmował się pasażerami. Oboje lubili podróże. Przed ślubem odbyli podróż dookoła świata. Chcieli mieć pewność, że poradzą sobie w każdej sytuacji. Peter powiedział mi kiedyś, że rozmawiali z Karitą o tym, co zrobią, jeśli na Bałtyku doszłoby do katastrofy. I gdyby któreś z nich zginęło. Obiecali sobie, że będą starać się odzyskać ciało i godnie je pochować. Jak rząd może się temu sprzeciwiać? To normalne, że dbamy o naszych ukochanych bliskich. Estonia. Katastrofa na morzu. Odcinek drugi. Wszystkie ciała zostaną wydobyte. Sztokholm. O katastrofie dowiedziałam się za 10:06 rano. Miałam nastawione radio na poranną modlitwę. Poszukiwania rozbitków MS Estonii zwalniają. Domyśliłam się, że coś musiało się wydarzyć. Punkt 6. Zaczęły się wiadomości. To jedna z największych tragedii, do jakich kiedykolwiek doszło na Bałtyku. 838 osób jest zaginionych po wczorajszej katastrofie MS Estonii. Mimo szalejącego sztormu akcja ratownicza trwa. Większość pasażerów poszła na dno razem z promem. Bardzo szybko uświadomiliśmy sobie ogrom tragedii. Obudził mnie telefon. Dzwonił nasz krewny, który wiedział, że babcia i Bosse byli na promie. Na przystani spotkałem Petera. Powiedział mi, że Karita nie przeżyła. To była straszna wiadomość. Utonęły całe klasy szkolne, znajomi z pracy. Społeczeństwo było w szoku. Dlaczego? Ubrany na czarno szwedzki premier Carl Bildt przybył do Åbo, gdzie spotkał się z premierem Finlandii Esko Aho i Estonii Martem Laarem, by rozmawiać o akcji ratunkowej na Bałtyku. Wszyscy chcemy się dowiedzieć, co się stało i co zrobić, żeby taka sytuacja się nie powtórzyła. Trzeba wyjaśnić, co się stało. To nadal pozostaje zagadką. Zobaczyliśmy, jak woda wlewa się przez furtę dziobową. Zwykle tamtędy wjeżdżały pojazdy. Woda wlewała się przez furtę dziobową. Byłem w maszynowni. Miałem przed sobą obraz z kamery.
przedniej furty? I widział pan wodę, tak? Uznano, że furta nie została właściwie zamknięta. Pojawiły się informacje o niedomkniętej furcie. W ten sposób do środka dostała się woda. Kto według pana za to odpowiada? Oceni to specjalna powołana komisja. To zadanie dla ekspertów. Był to okres przejściowy między dwoma rządami. Niedawno mieliśmy wybory. Carl Bildt odchodził. Premierem miał zostać Ingvar Carlsson. Obu pytano, co według nich należy zrobić. Co z wrakiem i ciałami ludzi, którzy stracili życie? Uważam, że należy zrobić wszystko, by wydobyć ciała na powierzchnię. To ważne przede wszystkim ze względu na rodzinę. Zastanawiamy się, jak to zrobić. Trzeba zrobić wszystko, by wydobyć wrak. Bez względu na koszty? Tak, nawet jeśli koszty będą duże. Wszyscy opowiadali się za wszczęciem dochodzenia. Trzeba było ustalić, jak doszło do tej katastrofy. Przede wszystkim, by zapobiec podobnym w przyszłości. Carl Bildt płacze. Należało wszcząć dochodzenie i wydobyć możliwie najwięcej ciał. Może także wrak. Tak wtedy myślano. Po takiej katastrofie wydawało się to oczywiste. Tak należało postąpić. Tym bardziej, że tyle ciał zostało tam na dole. Dwunastoletni Mats stracił całą rodzinę. Miałem wrażenie, że wszyscy tego oczekujemy. To trzeba było po prostu zrobić. Poczuliśmy ulgę, słysząc, że obaj premierzy zadeklarowali, że zrobią wszystko, by wydobyć ciała na powierzchnię. Dodawało nam to nadziei. Jednak po kilku tygodniach okazało się, że nie była to do końca prawda. Mniej więcej tydzień po katastrofie powstał nowy rząd. Wyznaczono osobę odpowiedzialną za dochodzenie. Była nią minister komunikacji Ines Usman. Już jej pierwsze wypowiedzi były niepokojące. Nagle wszędzie były problemy. Wyrównanie ciśnienia we wraku zajmie co najmniej 28 dni. Operacja wydawała się niezwykle skomplikowana. Podobno prom leżał głęboko. Gdyby jednak postawić go pionowo, to wrak wystawałby 60 metrów ponad powierzchnię wody. Tak było. Sprawa była skomplikowana. Trudna dla osoby bez doświadczenia. Pani minister stała się zależna od Urzędu Żeglugi, przede wszystkim od Johanna Franssona, głównego prawnika urzędu. To on pokierował dalszym dochodzeniem. Głębokość, na której leży prom i jego ciężar sprawiają, że operacja jest technicznie bardzo wymagająca. To jemu rząd powierzył zbadanie możliwości wydobycia ciał i wraku. Kilka tygodni po katastrofie przedstawił raport, w którym skupił się na problemach związanych z akcją. Każde zejście pod wodę nurków w okolice wraku jest ryzykowne.
Nurkowie mogą znaleźć się w pułapce. To coś, czego wszyscy zawsze się boją. Kable mogą zostać uszkodzone. Nurkowie mogą doznać obrażeń. We wraku może być dużo szkła, co stwarza dodatkowe niebezpieczeństwo. Według mnie jest dużo problemów, poza zwykłymi w takich sytuacjach problemami technicznymi. Nastąpiła wyraźna zmiana w sposobie mówienia o ewentualnym wydobyciu ciał, gdy sprawę przejął Urząd Żeglugi. Zaczęto się zastanawiać, czy wydobywać ciała i wrak, czy też nie. Możliwość pochówku byłaby jakimś zakończeniem. Rozumiem, że rodziny chcą pochować ciała bliskich. Szanuję to, ale uważam też, że nie należy ryzykować jeszcze więcej istnień ludzkich. Pytanie brzmi też, czy rodziny są na to przygotowane. To może zabrzmieć okrutnie, ale nie przeżyliśmy dotąd takiej katastrofy. Nie powinno się ruszać ciał. To nie byłby przyjemny widok. Oni nie żyją. Grób nie ma dla nich aż tak dużego znaczenia. Dlaczego w ogóle powstały wątpliwości? W pierwszej chwili większość była za, ale potem zaczęły się pytania. Jak do tego doszło? Nie było jasnego stanowiska, więc pojawiły się spekulacje. Teorie spiskowe, plotki. Rosjanie wysadzili Estonię. Można sobie wyobrazić, że Rosjanie transportowali broń czy materiały wybuchowe, coś przemycali. Ludzie zaczęli spekulować. Może ktoś coś ukrywa? Dlaczego nie chcą wydobyć wraku? Premier Carlson mówił, że zrobi wszystko, by wydobyć wrak, a nie zrobił nic. Najgorsza jest niewiedza. Tak. Rodziny spotkały się z panią minister, członkami Urzędu Żeglugi i Rady Etyki. Spotkanie było burzliwe i trwało 3 godziny. Wydobędziecie wrak czy nie? Chcę wiedzieć. Jechałem cały dzień. Dlaczego nikt nam nic nie mówi? Rodziny obserwowały, jak politycy unikają konkretnych odpowiedzi. Nie jest pan zadowolony? Nie. Nie odpowiadają na pytania. Odsuwają je od siebie. Nie słuchają naszych żądań. Zestresowana minister nie potrafiła wytłumaczyć nieobecności premiera. Na pewno spotka się z rodzinami. Dlaczego nie dzisiaj? Wyjechał. Proponowano inny termin? Bez komentarza. Dlaczego pan nie odpowiada, panie Carlson? Widać było, że nastąpiła jakaś zmiana. Na początku twierdzono, że wrak zostanie wydobyty, potem, że nie. Szwedzki rząd, chcąc uspokoić niepokój bliskich, powołał specjalną radę etyki. Składała się wyłącznie z etyków, nie było w niej żadnych ekspertów technicznych. Sprawy techniczne odłożono więc na bok. Zajęto się kwestiami etycznymi.
Radę powołał rząd. Oczekiwano, że udzieli ona rekomendacji co do dalszego postępowania odnośnie wraku i ciał. Uznałam, że to dobrze, iż Kościół będzie reprezentowany. Powstał dobry zespół. Zgodziłam się do niego przystąpić, skoro ludzie mi zaufali. Żadna decyzja nie zadowoli wszystkich. Katastrofy mają to do siebie, że każda decyzja będzie zła. Zawsze ktoś będzie cierpiał. Bardziej lub mniej, ale tak będzie. To trudne sprawy. Dużo się dowiedzieliśmy. Musieliśmy zaufać innym. Nie miałam pojęcia, jak wydobywa się taki ogromny statek z dna morza. Musieliśmy polegać na przekazywanych nam informacjach. Jeśli na czymś się nie znamy, trudno zadawać właściwe pytania. Oparliśmy się na dostępnych sprawozdaniach. Z czasem zorientowaliśmy się, że Rada Etyki opiera się wyłącznie na rekomendacjach Urzędu Żeglugi. Także i tym razem to Johan Fransson udzielał Radzie informacji. Fransson był przeciwny wydobywaniu wraku. Był bardzo sprawnym mówcą. Kiedy doszło do katastrofy, byłem ambasadorem Szwecji w Estonii. Uczestniczyłem w kilku spotkaniach Rady w charakterze eksperta. W pierwszym spotkaniu uczestniczył Johan Fransson oraz lekarze medycyny sądowej. Pokazano nam zdjęcia. Między innymi z wnętrza okrętu podwodnego Wilk, który podczas II wojny światowej trafił na minę. Zdjęcia pokazywały ciała wewnątrz okrętu. Były drastyczne. Eksperci opisywali w szczegółach, jak może wyglądać wnętrze Estonii. Przedstawiali krajobraz jak po trzęsieniu ziemi, martwe ciała. Zakleszczone. Wywód trwał dość długo. Na sali panowała cisza. Porównanie było słuszne. Nigdy w historii szwedzkiej żeglugi nie było podobnej katastrofy. Nie kwestionuję przykładu Wilka. Zdziwiło mnie natomiast, że zarówno Fransson, jak i lekarze sądowi wyraźnie podkreślali, że są przeciwni wydobywaniu ciał. Sjöfartsverkets Fransson, rättsläkarna och andra. Det kändes tydligt att de var inne på linjen att försöka avstyra bärgning. Po zapoznaniu się z materiałami zrozumiałam, że całe przedsięwzięcie było trudniejsze niż początkowo sądziliśmy. Na dole zostało 800 ciał. Trzeba było zidentyfikować zwłoki. Ile czasu to by zajęło? Co należało zrobić z ciałami? Kto będzie identyfikował ofiary? To wszystko należało rozstrzygnąć. Powstał ważny problem etyczny. Czy możemy ryzykować zdrowie żyjących? To byłoby oczywiście bardzo traumatyczne przeżycie dla wszystkich, dla nurków, dla lekarzy. Mogło spowodować trwałe skutki w ich psychice. Wszystkie raporty stwierdzały, że przedsięwzięcie w zasadzie było niewykonalne.
grudzień 1994. Rada Etyki podejmuje decyzję. Nurkowie z firmy Rockwater badają wrak promu. Mają ocenić szansę wydobycia ciał i wraku. W grudniu 1994 roku szwedzki urząd żeglugi zlecił firmie Rockwater zbadanie stanu wraku Estonii. Nurkowie wchodzą do wraku. Rozumiem, że ta ocena miała stać się podstawą do podjęcia dalszych decyzji w sprawie wydobycia promu. Kompletowano zespół. Byłem jednym z nurków, których poproszono o pomoc. Musieliśmy wyrazić zgodę na udział w akcji. Wiedzieliśmy, że tam na dole są ciała. To stanowiło największy problem. Technicznie sama akcja nie była trudna. Dotarliśmy na miejsce. Dostaliśmy plan akcji. Mieliśmy zejść na dół i dostać się do kabin pod pokładem samochodowym. Prom nie leżał bardzo głęboko. Na głębokość 85 metrów mógł zejść niemal każdy nurek. Weszliśmy do dzwonu i zostaliśmy spuszczeni na dno. Pamiętam moment, kiedy na głębokości 55 metrów otworzyła się klapa. Wyszedłem. Dzwon na zewnątrz był oświetlony. Woda była krystalicznie czysta. Widoczność idealna. Niezwykła, jak na Bałtyk. Estonia prezentowała się pięknie. Cała biała. Nienaruszona, jakby przed chwilą zjechała z doku. Nie było zniszczeń, które utrudniałyby akcję. Ruszyliśmy do miejsca, gdzie były kabiny. Musieliśmy przeciąć wzmocnioną stal. Przez dziurę poświeciłem do środka, ale nic nie zobaczyłem. Włożyłem rękę. Nic. Postanowiłem powiększyć otwór i wejść do środka. Gotów? Tak. Byliśmy przy kabinach na dolnym pokładzie. Jestem przed kabiną. Chcieliśmy sprawdzić, czy ktoś jest wewnątrz. Otworzyłem drzwi. Wszedłem do pierwszej kabiny. To było proste. Rozglądałem się. Widoczność była niezła, ale jak znalazłem się w środku, woda się zmąciła. Czuję ciało obok siebie, ale go nie widzę. Ale czujesz je? Tak. Więc jest ciało. Pracuj dalej. Nie mogliśmy się swobodnie poruszać. Musieliśmy wykonywać polecenia, dokąd płynąć, czego szukać. Tuż pod tobą może być ciało. Są dwa. Dwa ciała? Możesz zrobić zbliżenie dla lekarza? Wykonywaliśmy polecenia. Mówiono nam, sprawdźcie tu, sprawdźcie tam. Traktujcie ciała z szacunkiem. Na tym polegała nasza praca. Podejdźcie bliżej do jednego z ciał i zróbcie zdjęcie twarzy.
on your HUD camera. Widać coś? Nie? Teraz? Widzę tylko włosy. Mam je unieść? Jeśli możesz. Dziękuję. To nam wystarczy. Po powrocie do dzwonu rozmawialiśmy o tym, co widzieliśmy. Niektórzy docierali do miejsc, gdzie wszędzie wokół były zwłoki. Przy drzwiach są kolejne ciała, tak? Mnóstwo. Dobrze się czujesz? W strefie sklepowej było dużo ciał. W tym miejscu utknęło wiele osób. Widać było, że uciekali. Niektórzy byli w szlafrokach. Zwłoki były dobrze zachowane. Kobiety miały umalowane usta. Mijaliśmy kolejne ciała i zastanawialiśmy się, że skoro już tu jesteśmy, to dlaczego nie zabierzemy ich ze sobą? Ciało jest po twojej prawej stronie. Przesuwaj się dalej. Nie mogliśmy ich ruszyć. To było stresujące. Wydobycie tych ciał na powierzchnię zajęłoby nam zaledwie kilka godzin. To żaden problem. Nie było przeszkód, żeby je wydobyć. Wkłada się ciało do worka, potem do kosza i płynie do góry. Żadna filozofia. Worek, kosz i to wszystko. Ale nie zlecono nam tego. Nie mieliśmy koszy, ale można było je dostarczyć. Wystarczyła jedna rozmowa telefoniczna i pozytywna decyzja. Dlaczego tak się stało? Byliśmy w szoku. Naszym zdaniem wiele ciał można było wydobyć na powierzchnię. Zlokalizowaliśmy zwłoki 125 ofiar, ale można było wydobyć więcej, gdyby zapadła taka decyzja. Stosunkowo nie było to może dużo, ale jednak. W raporcie zaznaczyliśmy, że sam wrak też nadaje się do wydobycia. Było to dość skomplikowane, ale naszym zdaniem na pewno możliwe. Grudnia 1994 roku firma Rockwater przekazała szwedzkim władzom ostateczną wersję raportu. Tego samego dnia Rada Etyki przekazała rządowi swoją opinię. Szwedzki parlament, 15 grudnia 1994 roku. Premier Ingvar Carlsson przedstawi informacje na temat dalszego losu promu Estonia. Kwestia wydobycia wraku promu może być różnie oceniana. Istnieje szereg problemów natury technicznej i etycznej. Są też życzenia poszczególnych osób. Krewnych, którzy każdy na swój sposób opłakują swoich bliskich. Dlatego nie chcę dłużej zwlekać z decyzją. Bliscy i nie tylko oni zasługują na odpowiedź. Nawet jeśli niektórzy przyjmą ją z rozpaczą. Rząd szwedzki postanowił, iż pasażerowie promu MS Estonia, ofiary wypadku, pozostaną na dnie. Szwedzki rząd podjął decyzję, że wrak Estonii pozostanie na zawsze na dnie.
Zdecydowały o tym nie względy techniczne czy finansowe, lecz etyczne. Podczas mojej 30-letniej kariery politycznej nigdy nie musiałem podejmować równie trudnej i bolesnej decyzji. Jesienią premier obiecywał wydobyć wrak. Dzisiaj za to przeprasza. Gdybym wówczas wiedział, co wiem dzisiaj, nie składałbym takiej obietnicy. Jak premier mógł nas tak zawieść? Nie pojmuję tego. Jestem zawiedziony i wściekły, że tak się to potoczyło. Kiedy usłyszałem słowa premiera, to jakby runął mój domek z kart. Jakbym zderzył się ze ścianą. Stwierdzono, że wydobycie ciał byłoby za dużą traumą, ale zostawienie ich we wraku było chyba większą. 25 lat później nadal rozmawiamy o Estonii i zastanawiamy się, dlaczego. To była trudna decyzja. Wiedzieliśmy, iż wiele osób poczuje się zawiedzionych. Mam listy z podziękowaniami, takie, które wytykają mi mój błąd. Od początku miałam wrażenie, że zarówno rząd, jak i Rada Etyki i Śledczy bardzo się starali, by wszystko zbadać. Czasem jednak bycie człowiekiem nie wystarcza. Nawet chcąc dobrze, popełniamy błędy. Działania władz w sprawie katastrofy od początku były niedorzeczne. A potem było tylko gorzej. Miejsce zatonięcia Estonii należy traktować jak miejsce pochówku. W szacunku dla świętości miejsca wrak promu zostanie zabezpieczony i objęty ochroną prawną. Estonia zostanie pokryta kamieniem lub betonem, by nie dochodziło do prób kradzieży. Zdecydowaliśmy się na to ze względu na tych, którzy obawiali się takiej możliwości. Na pokładzie były duże ilości alkoholu. Mogła też być cenna biżuteria. Sama myśl o tym, że ktoś obcy mógł tam wtargnąć, była straszna. Bardzo nieprzyjemna. Decyzja została podjęta, ale nie zakończyła dyskusji o katastrofie, która dotknęła nasz kraj. Nigdy wcześniej nie było takiej propozycji, żeby zamurować wrak. Skąd taki pomysł? Na spotkaniu przedstawicieli rządu z bliskimi ofiar panowała wroga atmosfera. Decyzja rządu musi zostać uszanowana. Mówicie o szacunku. Dla mnie betonowanie ludzi jest brakiem szacunku. W Norwegii byłoby to niemożliwe. U części bliskich ofiar spowoduje to duże cierpienie. Nie tylko sama katastrofa, ale to, co stało się później. Kiedy jestem na cmentarzu i patrzę na kamień i wyryty na nim wiersz, to czuję, że Jrund powinien tu być, przynajmniej jakaś jego część. Nadal mam nadzieję, że kiedyś jego ciało zostanie wydobyte na powierzchnię. Czy chociaż jego szczątki. Oby tak się stało. Już dawno powinno się to stać. Ale może nie jest jeszcze za późno. Wiosną 1995 roku Szwecja, Estonia i Finlandia podpisały porozumienie o ochronie miejsca spoczynku wraku. Zabroniono nurkowania przy wraku promu.
Zakaz wchodził w życie z dniem 1 lipca 1995 roku. Kiedy Peter zrozumiał, że rząd nie wydobędzie ciała Karity, uznał, że musi zrobić to sam. Na przełomie stycznia i lutego 1995 zaczął planować własną ekspedycję. Nie potrafił zaakceptować betonowego grobowca. Chciał spełnić obietnicę daną kiedyś Karicie. Cała akcja musiała odbyć się zgodnie z prawem, czyli przed wejściem w życie zakazu. Wypłacono mu odszkodowanie. Było go stać na zorganizowanie takiej operacji. Na pokładzie niemieckiej łodzi dotarł do miejsca zatonięcia Estonii. Miał dokładne współrzędne miejsca. Postanowił wydobyć ciało Karity na powierzchnię. Rozmawiał z jej przyjaciółmi, którzy przeżyli katastrofę. Wiedział, jak umarła i gdzie dokładnie wtedy była. Sam też pracował na Estonii, znał rozkład promu. Był przekonany, że bez problemu odnajdzie ciało. To wszystko działo się, zanim zakaz wszedł w życie. Miał prawo to robić. Jednak rząd szwedzki dowiedział się o jego planach i wysłał za nim lodołamacz. Fairplay 7, tu lodołamacz Ole. Zgodnie z prawem Szwecji, Estonii i Finlandii jest to miejsce pochówku ofiar MS Estonia. Proszę opuścić ten teren. Wyobrażacie sobie coś takiego? Fairplay 7, nie spuszczajcie żadnych urządzeń do robienia zdjęć. Poinformuję fińską Straż Przybrzeżną o waszych działaniach. Ole zaczął wzniecać falę. Co jest niezgodne z prawem międzynarodowym. W ten sposób uniemożliwiono podjęcie akcji. Peter musiał się poddać. Myślałem, że jestem obywatelem cywilizowanego kraju. Najwyraźniej się myliłem. Gdyby udało mi się wydobyć ciało Karity i pochować w grobie, w którym teraz Peter leży sam, to w końcu zaznalibyśmy spokoju. Moglibyśmy iść dalej. To była straszna katastrofa, ale przynajmniej mielibyśmy jej ciało i moglibyśmy pochować je jak należy. Peter Barasiński zmarł na raka w 2006 roku.
Bałtyk, maj 1996 roku. Wczoraj późnym wieczorem jednostka specjalna Tertnes przybyła na miejsce katastrofy z 10 000 ton tłucznia na pokładzie. Ustalono dokładne położenie wraku. Jutro zrzucony zostanie kamień, który ma umocnić dno wokół niego. Dla normalnego człowieka to całkowicie nielogiczne. O ile oczywiście był to po prostu wypadek. Dlaczego rząd podjął taką decyzję? Wbrew wszystkiemu. Nadal nie mamy pewności, czy to rzeczywiście był wypadek. Nie wiem, co tam naprawdę się wydarzyło. Moim zdaniem chciano coś ukryć. Wiem tylko, że Jirund jest gdzieś tam na dnie Bałtyku. Ale nikt nie potrafi mi powiedzieć dlaczego. Wydobyto furtę wjazdową i to wszystko. Dlaczego nie wydobyto wraku? Czyżby próbowano coś ukryć? Dochodzenie nie wyjaśniło, dlaczego prom zatonął tak szybko. Woda dostała się na pokład samochodowy i prom zatonął. Ale dlaczego tak się stało? Coś chyba pominięto. Furta otworzyła się i do środka wdarła się woda. Zgodnie z prawami fizyki, prom powinien się przewrócić. Wskazywano na przykład Heweliusza. Przewrócił się, jeszcze długo dryfował. Żeby statek zatonął, woda musi wyprzeć powietrze. Gdzieś musiała być jakaś dziura. Naukowcy stwierdzili zgodnie, że nigdy nie widzieli, by statek taki jak Estonia tak szybko poszedł na dno. O ile nie było dziury pod powierzchnią wody. A tego nawet nie zbadano. Dlaczego? Dlaczego tego nie zrobiono? Co się przed nami ukrywa? Jaka prawda nie może wyjść na jaw? Ingvar Carlsson i Johan Fransson nie zgodzili się na udział w naszym filmie. Ines Usman nie odpowiedziała na nasze zaproszenie. Wersja polska TVN. Tekst Elżbieta Frontczak-Nowotny. Czytał Piotr Dobosz. Monster.